Kudeczek, ale na nas dwoje, to jakoś sobie dajemy radę, po prostu, ale nie wyobrażam sobie. Musi pani oszczędzać, jak to wygląda, na czym się da? Nie, no oczywiście, że trzeba oszczędzać. Oszczędzać to muszę. Na świetle, na wodzie, na... O, właśnie, na... tak, tak, tak. Na wszystkie pani na gaz, gaz, światło. Pani gaz ma. Tak. Na gaz poszowsko w górę teraz te rachunki? Odczuła pani, bo miało ta zdrożeć? No, wie pan. Czy już jakieś prognozy? Jeszcze właśnie nie mam jeszcze, także... Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Wiem... Co pani denerwuje, takie ostatnie pytanie w Polsce? Co by pani zmieniła? Nie? Służba zdrowia, leki, ceny, co pani tak najbardziej? Proszę pana, w tej chwili to ja bym zmieniła, jak to powiedzieć, no po prostu tą całą atmosferę. Jest podział w kraju według pani? To jest. Czy co jest? Jest taki podział, że albo PiS. Jak ktoś nie jest za PiS-em, to musi być za platformą, nie ma nic innego, albo na odwrót. Nie, no może tak, tylko że wie pan, denerwuje mnie to, że tak się wszyscy jeden na drugiego nie tego. No ale PiS to mnie denerwuje już do. Nawet nie mam co powiedzieć. Czy pani już wie, afery. No oczywiście, PiS to już jest dla mnie, proszę pana. No nie chcę nic mówić, nie chcę, bo... Pytam, czy jest pani zdawana z 14 emerytury? No wie pan... Dostała tak... pani całą, jak to wygląda? Nie, ja po prostu mam to na konto i ja po prostu nie wiem, bo... No bo dużo osób to wzięło 1000 zł, nie ja, bo w ogóle, nie, jak ktoś pracował 50 lat, to w ogóle nie dostał 30. Aha, to wie pan, no naprawdę, bo jeszcze nie mam konta. Ale to jest oczywiście według pani, jak, że ktoś nie dostaje, na przykład, jak ktoś dużo pracował? No, jak ktoś dużo pracował, no... Czy powinien dostać całą, według pani? No wie pan, to też zależy od jaką emeryturę kto ma. Zależy. Dużo pracował. No, się należy? No należy mu się oczywiście, ale odpowiednią, wie pan, tak to jest moje zdanie. Ale to jest, wie pan, odpowiednią kwotę. Bo jak ktoś jest... Nie tych, co nie pracują, czy co mi pracowali, nie są... Ale nie, to nie o to chodzi. Było OFE. Ludzie wpłacali na OFE. To powiedział ludziom, że to nie ludzkie pieniądze, tylko są jego pieniądze. Są jego pieniądze? Tak. No wcześniej to powiedział, że to... No. To są jego pieniądze. Jak pan myśli, te trzynastki będą dalej, czy to zabierze te czternastki, to wszystko... Wszystko zabierze. To jeszcze te wybory prezydenckie, no nie może zabrać. No teraz jeszcze wybory prezydenckie. Czy pan twierdzi, że to nie będzie tego? Zabierze wszystko. Po trochu. Nie będzie nic. I renty wszystko zabierze. A jak się pan użyje ogólnie na emeryturze? Wystarczy na wszystko, jak to wygląda? Ile powinno być? Nie wystarczy. Nie wystarczy. Brak, jest te czy trójka chociaż jest z przodu, czy nie ma? Braknie na jedzenie. A skąd? Braknie. Nawet nie ma trójki. Miała ta inflacja tak zmaleć, znaczy może zmalała, ale ceny zostały, tak? Nie ma nic w ogóle. Dlaczego to jest ciężko Polakom? Oj, było, jest i będzie. 75 jest i pracuje zawodowo. Węgiel, no teraz mi wyszedł ponad 5000. Rocznie, za rok? Na rok. A ile to ona kosztuje teraz, by się orientuje? No, w ubiegłym roku kosztowała 2000. Różnie, a teraz to nie wiadomo, co Tusk porobi. Darmowe leki są dla emerytów, dostał pan coś czy nic? Jeden lek. No, dla młodych... Te 800 to jest duże wzmocnienie. Każdemu dawać? Tak, to powinno być sprawdzone. Na co jest wydawane, kto wydaje i na co wydaje. 13. Jeżeli już jest dla dziecka, to powinien każdy to otrzymać. No tak. No i teraz to nagramy. Jak pan sobie radzi z drożyzną? Czy wystarczy na wszystko i tak dalej? Takie pytanie. Nie. Czy jest ciężko Polakom? Oj, było, jest i będzie. Ile emerytury? Ile lat pracy? Około. Oj, od 75... Jest i pracuje zawodowo. Pracuje pan jeszcze? Nie, już teraz przeszłem na emeryturkę. Teraz, niedawno, tak? No, 5 lat temu. 5 lat temu. Ile te emeryturki? Poniżej dwóch, powyżej? No, powyżej. Powyżej. Pomiędzy 2 a 3, tak? Jedna emerytura. 3 a 4, no koszt, powiem. To nieźle, jak tu nagram po 1400 mają, po 1500. To mają i mniej. No tak, ale pan dużo przepracował, tak? No nie, mówię, od 75 roku zawodowo jeździłem. Prawie 40 lat. To taka emerytura, bo pan pracował, tak? Jedna ta emerytura, czy dwie u pana w domu? No, teraz z mamą mieszkam obecnie, no to i mama ma swoją, ja mam swoją. Także nie jest na dwoje ludzi, nie jest źle. Czyli w jednym domu są dwie? Dwie osoby.
temu pomóc, wie pan jak to jest. Pan w bloku, ile czynsz kosztuje u pana? Nie w bloku, w prywatnym domku. Węgiel jakiś, ile rocznie wychodzi? Węgiel, no teraz mi wyszedł ponad 5 tysięcy. Rocznie, za rok? Za rok. A ile to ona kosztuje teraz, by się orientuje? No w ubiegłym roku kosztowała 2 tysiące. Pan ma z tamtego roku jeszcze, tak? Z ubiegłego roku, tak. A, no tak. Z tego... Teraz ile będzie, to już tego nie wiadomo. Darmowe leki są dla emerytów. Dostał pan coś czy nic? Jeden lek. Lek? Miał być wszystkie. W planach, powiedzmy. Jak pan po wyborach? Zadowolony pan czy nie bardzo? Aj. Lepiej było wcześniej, czy teraz będzie lepiej? Wie pan co, końcówka tamtej kadencji była i zmienna i różnie, a teraz to nie wiadomo co tu. Także... A napisu było dobrze kiedyś, czy na początku, czy bardziej bliżej kadencji, końca kadencji? No co oni tam porobili, podawali emerytom, rencistom, dzieciom tam, właśnie. No to z tym było lepiej, nie, no bo coś tam było. Powinno to być wszystko? Mamy na to? No dla młodych... 800. Te 800 to jest duże wzmocnienie. Każdemu dawać? Pracującym tylko? To znaczy, jeżeli już jest dla dziecka, to powinien każdy to otrzymać. No tak. No bo ci by byli pokrzywdzeni, ci zadowoleni. Tak? A zawsze to trafia według pana do dzieci? No wie pan, rodziny są różne. Nie. Sprawdzać to jakoś powinniśmy, czy weryfikować? Oczywiście, że tak. To powinno być sprawdzone. Na co jest wydawane? Kto wydaje i na co wydaje. 13, 14, dobra? No, to, że jak utrzymają, no to będzie dobre, no bo to jest taki zastrzyk. Jednorazowy, no ale duży zastrzyk. Będzie...